Dzisiejszą eksplorację przeprowadzę w Luksemburgu. Znalazłem piękny opuszczony dom i chciałbym się nim podzielić z wami. Chodźcie do środka i sprawdzimy, ile wyposażenia zostało. Z tego co wiem, jest bardzo piękny i myślę, że będzie warto wejść do środka. Chodźcie. Dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną Adam z kanału Halo Urbex. Siema Adam. Witam serdecznie. Dzisiaj razem przeprowadzimy tą eksplorację. Na pewno będzie bezpieczniej i weselej. Zobaczcie ten stolik. Tego pana to chyba znacie, nie muszę przedstawiać. Jest to Napoleon Bonaparte. Widać, że zbierali pamiątki zewsząd. Ale piękne lustro. Kominek jak zwykle musi być. Praktycznie w każdym domu, który odwiedzam, znajduje się jakiś ładny kominek. Drewniana rzeźba. Piękna lampa zdobiona. O, zobaczcie te talerzyki na ścianie. Troszkę są pajęczynami, ale myślę, że widać coś. Są to znaki zodiaku. Raka, lwa. O, lampa też niczego sobie. O. Piękny fotel. Pewnie już antyk. Tu najprawdopodobniej wyglądał tak właściciel. A tu jego rodzina. Luksemburg. Tutaj mamy bardzo duży krzyż. Nie strasz mnie, stary. O, tutaj szisza. Tu jest przejście z tamtego. Kolejne miejsce, w którym znajdują się piękne stylowe meble. Tu mamy kolekcję kaset VHS. Szafka została z ciuchami, kilka obrusów, firanki. Idziemy dalej. Kolejny kominek. No, sprawdzimy, co jest w środku. Wow.
porcelana. Zaraz sprawdzimy, jakiego pochodzenia jest. Z Anglii. 1828 rok. Bardzo stara porcelana. O, tutaj mamy taką małą kuchenkę. Podobne kuchenki są w kempingach. Pewnie każdy z Was już kiedyś był w kempingu i faktycznie przypomina taki kempingowy zestaw kuchenny. Tu są płyty winylowe. Ja ich nie znam, ale pewnie w rejonach Luksemburga, Francji są to znani wykonawcy. Idziemy dalej. Tutaj radio zostało. Jakieś ozdoby świąteczne w tym roku nie były rozwinięte niestety. Tutaj też jakaś ozdoba. Sprawdzimy, co jest za tymi drzwiami. To jest przejście na dwór. Mamy jeszcze jakieś biurko. Jest tu trochę papierów. O, tu mamy jakiś ciekawy obraz. Zobaczcie, jakie ładne krzesło. Kolejny obrazek. Wow, ale piękna podstawka pod doniczkę w kształcie słonia. Najprawdopodobniej z porcelany. O, świecznik również robi wrażenie. Można go podnosić i obniżać, jak kto woli. No, damy tak. A tu kolejny piękny świecznik. Zobaczcie. Ten jest naprawdę wyjątkowy. Tutaj kolejny. To co jest? Tarcza z dwoma mieczami. I dałoby na to, że zatoczyłem kółko i wróciłem do miejsca, od którego zacząłem eksplorację. Jest to akurat najpiękniejsze miejsce. Bardzo dużo figurek. Wygląda jak jakiś mały ołtarzyk. Z rzeczy, które dowiedziałem się o tym miejscu, to ostatnią osobą, która tu mieszkała, była starsza kobieta. Niestety, przyszedł i na nią czas. Od około 8 lat
Domek jest już opuszczony. Z tego miejsca żegnam się z wami. Ja ruszam na kolejne miejsce, kolejną lokalizację. I oczywiście widzimy się za tydzień. Na razie, do usłyszenia.